Siemanko, jest Łuki i witam was w kolejnym odcinku z Minecraft, moja kraina. I po krótkim czasie, i mogę wam powiedzieć, że dość po krótkim czasie, nie po długim wcale. I to co najpierw się zmieniło, to wam powiem, że wyszedłem z tego kanionu, z tej jaskini. Zrobiłem sobie secik żelazny i trochę pozbierałem sobie minerałów. Otuszyłem ogólnie materiały, które będą mi tutaj zbędne i niepotrzebne. No i tak jakoś tak to mi tutaj idzie i troszeczkę już tam ten kawałek kanionu już ma sobie oplukany, więc no tam już byłem. I dzisiaj sobie polecimy w tamtym kierunku i jeśli tam nic nie będzie, to polecimy sobie już tak troszeczkę niżej. No dzisiaj słuchajcie, to taki odcinek, bo takiego odcinka jeszcze nie miałem ogólnie na kanale, no to tak postanowiłem, że taki zrobię i nie wiem jak wam się spodoba ten odcinek, dlatego postanowiłem, że będzie nie za długi, nie za krótki, czyli tak to 10-15 minut, tak mi się wydaje, że będzie nawet w miarę spoko. Ogólnie, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to zostawcie już teraz łapę w górę, komentarz i subskrypcję, aby być na kanale. Dołączajcie do grona widzów na kanale. Nie wiem czy mi to wyszło, ale spoko, jakoś tam wam to powiedziałem. Ogólnie no to co się mogę pozmieniać? W ogóle wam powiem, że troszeczkę Minecraft mnie zaskoczył, bo jak go uruchamiałem, ponieważ zaskoczył mnie w takim tempie, że główne menu się zmieniło oraz Optifine mi tutaj się pojawił, dlatego mam tyle FPS-ów. No i Optifine się pojawił i mi tutaj właśnie mi dał takiego taką płynną gierkę mi dał jak na razie. Widzę, że jeszcze dużo żelaza, a jak kilka minut temu kopałem tutaj, no to nie miałem tyle żelaza i to właśnie jest takie dziwne. Ogólnie teraz możecie mieć takiego matafaka, bo ja teraz nie wiem takie co się stało nagle. Bo teraz słuchajcie, nie wiem, bo ogólnie nagrywałem kiedyś OBS-em i dalej nagrywam OBS-em, tak? Jak to każdy streamuje, OBS-em Studio i takie tam różne tuperele. I mogę wam powiedzieć, że niestety wina jest mojego sprzętu, bo po prostu komputer mój nie jest już taki dobry jak kiedyś był, jest słabszy. No i niestety, ale Minecraft jest tak ulepszony, że komputer mój nie daje rady, że jak nagrywam jednocześnie OBS-em obraz z gry, tak jak teraz widzicie obraz z gry, oraz kamerkę, czyli mnie na kamerce. I właśnie tutaj jest taki problem, bo OBS szwankował, kupił klatki i ścinął obraz z gry i mnie też ścinął przy okazji. I to tak nie za fajnie wyglądało. Dlatego postanowiłem, że spróbuję zrobić taki test i teraz właśnie ten test cały czas się ciągnie i nie wiem jak ten test mi wyjdzie, ponieważ albo teraz kamerkę moją macie z kamerki sportowej, albo po prostu tej kamerki nie macie. Nie wiem tak naprawdę jak to wszystko fajnie się teraz ułoży, ale mam nadzieję, że ułoży się dobrze. No, bez kamerki to też się da przeżyć i będzie trzeba wytrzymać to jak kolejnego któregoś tam razu, aż będę miał nowy komputer zakupiony, bo jak na razie ten komputer sobie tylko wyciska z siebie tylko tyle ile może. Więc no, tak chciałem was tylko poinformować na początku tego odcinka, abyście mieli takie what the fuck, co się stało. No i właśnie chciałem wam tak to opowiedzieć, co się mniej więcej stało. Ogólnie ja mogę sobie tak powiedzieć, tak? Mogę, spoko. Się pytam, bo ja już nie pamiętam technologii, tylko Minecrafta po tych przerwach, jak ja robię te przerwy. Więc no, dlatego tak się trochę, tak się pytam, ale okej. No, powiem wam, że gaming też wraca swoją stroną i jeżeli tak naprawdę gierki, które będą teraz tak nagrywane, czyli albo z kamerką z innej perspektywy i inną kamerką, albo po prostu kamerką, można powiedzieć, że sportową, albo bez kamerki, no to też mi się wydaje, że wyjdzie spoko.
Nie zawsze muszę ja być na kamerce, więc no wiecie jak to wygląda. Dobra, tutaj ja mogę być, tutaj mogę mieć już tu jest pozebrane, spoko. Tam chyba nic nie będzie, więc chyba w ogóle pochodzi tam nie będę kładł. Boże święty, spadłem na sam dół. Czy tam coś było? Nie, tam nic nie było. To jestem na samym dole, tak? Okej. Czy ja mam tutaj... Shadery mogę włączyć, ale nie włączam, słuchajcie. Bo... komputer w ogóle mnie nie uciągnie. Poziom, ja bym chciał zobaczyć. Poziom trudności normalny, okej. Poziom trudności normalny mam. No dobra. To jeszcze ujdzie. Jeszcze ulka mała jest. A to co? To dzisiaj taki odcinek na takiej kopaliskowy mogę powiedzieć. Nie jest dobrze, nie źle, nie jest dobrze, ale jakoś tak to idzie. Jak widzicie, to cały czas na kanale co odcinek coś się zmienia. Czyli następują cały czas zmiany. No niestety. Trzeba testować, dopóki nie przetestujesz, to nie spróbujesz i się nie przekonasz. Coraz niżej. Muszę patrzeć na te boki naprawdę. Bo nie chciałbym czegoś przeoczyć w międzyczasie. Dlatego tu sobie postawię i tu sobie postawię. Te pochodnie też mało dają światła. No ale zawsze coś tam będzie. To jest taka mała prawda. Tu mam kolejny węgiel. Może uda mi się wszystkie ruty tak naprawdę, minerały wykopać z tego kanionu. I ciekawe, czy uda mi się też osiągnąć 30 level, bo też jestem tylko naprawdę ciekawy, jakby nie było. O, żelazo za węglem. Kto by się spodziewał takiego czegoś? Myślałem, że tylko wykopię sobie ostatnią rutę węgla, a tu proszę bardzo, kolejne złoże węgla oraz żelaza. No, fajna ciekawostka, czemu by nie? Bardzo fajna ciekawostka. No dobra, wykopimy sobie. Ile mam tego węgla? Węgla mam znacznie więcej niż tego żelaza. Jest taka dziwne. Nie wiem czy dziwne, ale naprawdę bardzo dziwne bym powiedział. Ten kill off chyba nie wytrzyma, będzie trzeba iść po kill off, ale nie mam w ogóle drewna ze sobą, więc będzie trzeba iść chyba do domu po drewno, po patyki. Coś jest, jest węgiel. Okej, polecimy tutaj dalej. Żelazo. Tam jest dużo żelaza. Bardzo dużo żelaza widzę i to mnie cieszy. Bardzo dużo. No to co? No pozbieraj jak dużo, co nie? Ciekawe, czy wyjdę chociaż ze stakiem. Nie no, ze stakiem może wyjdę, bo że 20 rut mi zabraknie mi. Węgiel też będę kopał. Węgla nigdy nie jest za mało. Też go będę kopał. A co ja się będę? Zabraknie mi kilowa, no to wrócę się do domu po patyki i sobie zrobię od nowa kilof. Trudno się mówi. Raz się żyje. Tam nic nie ma, nie? Nie. Pojedziemy cały czas teraz w dół. Spokojnie sobie tutaj przeskoczę i przepłynę. O, jak fajnie, płynie sobie przepłynąłem. Tam jest węgiel. Ale teraz chyba będziemy sprawdzać dolną część kanionu. Obawiam się, że za chwilę ten kill off padnie mi. Nie mówię się obawiać, bo to będzie taka prawda. Redstone! O! Proszę bardzo. Spoko, tylko że ja bym chciał wtedy odkrocić sobie tą wodę jakoś. Żeby ona tutaj tak nie spływała. Jest ogrodzone. Teraz tutaj bym sobie odgrodził. Tu tak samo. Dobra, może się uda. Się udało, tutaj się udało. Okej, resztą jest po tej stronie. Umówę niestety, ale to środko wody tutaj... Boże, jakie straszne dźwięki minecraftowe. Jeszcze zombie go tutaj brakowało.
Mam nadzieję, że z góry na mnie nie zaskoczy. Ale zaskoczy, to będzie walka. Boże święty. Naprawdę, jak nie będzie kamerki, słuchajcie, no to nie zobaczycie mojej reakcji w ogóle. Ale ja już mam, kurczę, luźno w majtkach. Ja się boję, że tu będzie lawa. Lawę po prostu słyszę. Ale ja ten obsydian bym mógł wykopać, ale żelazem to tak nie za bardzo. Żelazem killowym. Dobra. Do góry, do góry. Tam nie byłem jeszcze. To jest Creeper. Idziemy na atak. No nie wypłuchaj, Creeperku. Jak się nie wypłuchać. Potem jest lazury, lapis. Okej. A! Pięty! Z góry pewnie. On by na mnie nie zaskoczył tylko, cwaniak. Pewnie będzie wesoło. Zbierz to, bo to jest mi niepotrzebny wcale. Dobra, dawaj mi jeszcze tu to. Ten jest węgiel. Boże! Ja zawało ci się to stanę. Nie spojrzałem w ogóle na ciebie, a tak się odpiń to ode mnie. Tam jest złoto, spoko, spoko, loko. A w ogóle do niego nie próbuję, bo te mopy są za silne. A w ogóle na niego nie spróbuję się ani spojrzeć. Mopy są za silne i ja sobie to podziękuję walki z tymi mobami. Naprawdę. Ani mi się wasz, Edek. Ani mi się wasz. Nie ma w ogóle takiej opcji. Skęty. Ała, tu jesteś. Chodź tutaj, Janusz. Giniesz. Dziękuję za zgon. Żelazo, żelazo, okej. Jedna ruta, malutko było, naprawdę malutko. Wiecie co? Odpuszczę sobie już to. Ja sobie to odpuszczę. Kolejny odcinek będzie, słuchajcie, na pewno dłuższy, bo ten był jako test po prostu zrobiony. A w międzyczasie ja wam podziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. Skoro tak, zostawcie łapę w górę, komentarz. Zasubskrybujcie kanał, dołączajcie do grona widzów, to ekipy naszej, to mojej ekipy. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczyska. Na razie ho. No i cześć. Hej.